Oh, wow. Co mówiłem? Well, actually the next song we haven't rehearsed. I think I can say that we are jazz musicians. We sometimes just jam and look what is coming out. Baby, won't you please come home?
No nie wiem jak dla Państwa, dla mnie ten koncert był przeżyciem. I ja rozumiem, że jeszcze moglibyśmy ich słuchać i słuchać, ale o godzinie 18, czyli za 70 minut, rozpocznie się tu konkurs Swingujący Kruk. Wszystkich serdecznie na ten konkurs oczywiście zapraszamy. Zwłaszcza, że dwoje z nich bierze w nim udział. Tak, przepraszam, że stoję tyłem, Entschuldigung, dodamy. Udział w tym konkursie biorą tak Olivia, jak i David i będzie można ich też posłuchać w ich konkursowym występie. Oprócz tego mamy 7 innych uczestników, naprawdę zaprasza się, zapowiada się bardzo interesująco. Wszystkich bardzo zapraszam. A ponieważ w konkursie, bo to było losowane, kolejność jako pierwszy będzie występował David, dlatego może dajmy im spokój, niech dojdą do siebie, a wszystkich zapraszamy niezależnie od tego na 21 na Jam Session. To się nazywa do Tori właśnie, gdzie wszyscy ci muzycy i oni i Five O'Clock i Kamińskie i wszystkie inne przyjdą razem i będziemy sobie muzykowali w całkiem luźnej atmosferze. No i wtedy wszyscy będziemy mieli dużo radości. Nie mówiąc o tym, że na tym właśnie dżemie zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Ich habe es gesagt, ich habe alle eingeladen, dich auch, lade ich dich auch herzlich ein, um 21 Uhr, Jam Session, wo wir alle, aber wir werden euch entlassen, damit euch etwas Luft holen kann, ihr beide müsst gleich euren Vortrag im Wettbewerb, deswegen wollen wir uns bei, also ich sagte, ich weiß nicht, für mich war euer Konzert ein richtiges Erlebnis und in Aachen habt ihr nur die halbe Wahrheit gesagt. Słyszałem ich w Akwizgranie na koncercie, stąd to zaproszenie na dzisiejszy festiwal i powiedziałem im właśnie, że tylko połowę tego pokazali, co dzisiaj. Dzisiaj cała prawda wyszła na wierzch, oni dopiero. Dziękujemy serdecznie. Za godzinę się spotykamy tutaj w tej sali. Do zobaczenia.